Co to jest? Co to jest? Ja w tym pływam. Rozmiary XL. Zaliczone 600 kalorii spalone, a teraz do domu. Gdyby ktoś był zdziwiony, co ja robię w Wielkanoc na siłowni i jak to jest możliwe, że siłownia jest otwarta w ten dzień, to już mówię od razu, siłownia jest 24-godzinna, wchodzi się przez specjalną śluzę i bezobsługowa, czyli nie ma ludzi, nie ma w recepcji nikogo. Ale to, co chciałem takiego ważnego powiedzieć, więc to wchodzimy na siłownię. Dzisiaj zwróciłem uwagę na dwie bardzo ważne rzeczy. Jedna to jest taka, że osoby jak wchodzą, nie wiem, czy to jest tylko przy dużych siłowniach, czy przy małych, jak ludzie wchodzą na siłownię, na 10 osób dosłownie dwie powiedziały cześć, czy tam dzień dobry. Naprawdę, nie wiem, czy to jest spowodowane. Wychodząc, też na przykład nie mówią. Naprawdę, nie wstydź się tego i mów dzień dobry. Jak wchodzisz na siłownię, powiedz po prostu dzień dobry, cześć, siemanko, siema, jakkolwiek inaczej. O, zamyka. Naprawdę, nie wiem dlaczego. I to są młode osoby, więc zwracam się do młodych ludzi. Nie wstydźcie się i mówcie dzień dobry. Pa. Postanowiłem, że na drugie śniadanie zrobię sobie jajka. Ach, w końcu dzisiaj Wielkanoc. I wyeksponować te przepiórcze. Przyszła do mnie mama i przyniosła koszyczek do pracy. Tutaj, a gdzie są jajka? Już. A, tam są jajka. A to pokażę, wiesz co, pokażę? Właśnie jak kiedyś robi, bo ty nadal robisz tą techniką, tak? Tak. Gdzie są te jajka? Dobra, okej, okay. Mamy jajka, o, właśnie tak mama. I tak pamiętam za młodości, w młodości tak robiliśmy. Czyli w czym to robiłaś? W łupinkach, w piórkach cebuli gotowane i później... W cebuli? No tak. Tak, wystudzone i skrobanie żyletką. Okej. Masakra, słuchaj. Była przed chwilą mama. Pokazała mi ten kanał słynny, rodzinny. I akurat trafiliśmy na obiad. Obiad i remont, czyli Wielkanoc był obiad i remont. I była ta mama. Oczywiście pijana. Wyzywa ludzi, którzy jej tam piszą SMS-y. Ludzie wpłacają te pieniądze. Wysyłają. Spytałem, chciałem, żeby mama nagrała i powiedziała coś. Mama powiedziała nie. Po prostu... Nie w święta, że nie ma szans, kiedy indziej może tak, ale nie teraz. Natomiast mówi, że to, co jej pokazałem, to po prostu, że to jest tragedia. To jest naprawdę tragedia. Ja też tak uważam, że YouTube, nie wiem, musi ktoś tu interweniować. Po prostu musi, bo dzieciaki to oglądają. Oczywiście ja wiem, bo niektórzy piszą, że ja się nie znam i że nie wiem i tak dalej. Tragedia. To po prostu to jest tragedia, naprawdę. Przywiozłem do domu konsolę. No i mamy też VR. I co? Będziemy próbować grać.
Zobaczymy. A, jeszcze są okulary. Okulary. Milo tutaj mnie prosi, żebym te VR zainstalował i niby tam niewiele jest. Ale wiesz co, te przewody po prostu, to wszystko to mnie wkurza. Za dużo tego jest. Tego wszystkiego. Pokaż się. Ej, co? A czemu nie przecież to widzę tak? Tego się kropka. Bo tutaj to jest tylko, wiesz co, taka naklejka. One nie są prześwitujące, tylko naklejka. Przyjechałem do pracy, jest Wielkanoc, a ja jestem w pracy, znaczy zaraz będę w pracy. Ale wiesz co, powiem tobie tak. Postanowiłem, że będę nagrywać przez te codziennie. Prawie zaraz będzie rok czasu. Że będę nagrywać codziennie i że się nie poddam, bez względu na to, jaki będzie dzień. No oczywiście, chyba że byłaby taka jakaś, nie wiem, choroba, jakiś wypadek. Chociaż miałem wypadek. Miałem wypadek na nartach i gdzieś tam jednak montowałem. To, że się nie poddam, że będę próbować, że będę chciał codziennie to robić. Żeby nie było takiej sytuacji, że najbardziej się obawiam, raz przestaniesz, to później, to tak jak jest na przykład, nie wiem, z chodzeniem na siłownię, z wieloma innymi rzeczami. Raz przestaniesz i później jest ciężko jakby do tego wrócić. Dlatego cieszę się i jakby częściowo jestem z siebie zadowolony, że tyle dni udaje mi się to robić. I to nie poświęcam na to godziny czy dwóch, tylko właśnie około 5 godzin mniej więcej. A w zasadzie ostatnio, odkąd live prowadzę, to nawet bym powiedział, że więcej. Dlatego, że dzisiaj też będzie live o 20 godzinie o wykopie. O wykopie. Będę poruszać, na grupę wrzuciłem i się spytałem odnośnie tego, powiedziałem, że będzie ten live o wykopie. Niektórzy napisali, żebym tego nie poruszał, bo to za trudny temat, za ciężki. Ale ja chcę poruszać trudne tematy, społeczne tematy. Trudne, nie boję się. Jestem duży, mam duży tyłek i się nie boję, że ktoś go kopnie. Bo i tak wceluję. Jest godzina, wiesz, która jest godzina? 1:20 w nocy. Znaczy, no, 1:20 może być tylko w nocy. I stream, jeszcze streamuję, czyli jeszcze nadaję na żywo. Wyobrażasz sobie, zacząłem o godzinie 20, czyli mamy 5 godzin, 20 minut i po prostu cały czas, ale muszę skończyć. Chociaż mam bardzo dużo widzów, to jednak i tak muszę skończyć, czujesz? Temat dzisiaj był odnośnie wykopu. Temat, gdzie moi widzowie mi odradzali tego, bo mówili, że wykopowicze, czy wykop w ogóle jest silny, jest mocny. Natomiast ja chciałem poznać, tak? Chciałem poznać ich, nie tyle ich siłę, natomiast jakie mają zdanie na temat, czy na temat znanych youtuberów, na temat tego, tych ich sytuacji, które są i na temat właśnie rodziny patologicznej, w której się ostatnio wypowiadałem. I gdzieś tam już wiem więcej, wiem jak to wygląda i generalnie było miło, fajnie. Chyba, nie, chyba byłem sam jedyny na YouTubie, bo dużo osób do mnie wpadło i albo po prostu taki śmieszny jestem, nie? Ale taki jestem zawsze. Trzymaj się, cześć i do jutra. Nie wiem, czy widać, że mam oczy przemęczone. Jutro też się widzimy. Trzymaj się, cześć, hej. Coś mi się wydaje, że nie zakamałeś mojego żartu. Nie, no to był żart. Żadnej. Robiłem po prostu dla siebie. Mateusz, Józef, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dla sławy czy pieniędzy? Nie. Miko, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Jeżeli będą w sklepie te spodnie, bo dużo osób się pyta, zrobię tak, żeby one były, ale w sklepie Mazur Shop. Czyli zrobię tak, żeby były w sklepie Mazur Shop. Fearless, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Fajnie, że ta końcówka ci się podobała. Nie wszystkim tak jakiś zmieniony głos i tak dalej się podoba, ale że na live było jeszcze lepiej. Fajnie. Teraz pierwsza trójka, która była najszybsza. Paulina Szefler, Filip Zezołowaty i Grzegorz Zając. Pozdrawiam całą trójkę. Trzymaj się, cześć. I pamiętaj, że jutro też będzie nowy, piękny dzień. Pojutro jest śmigus dyngus.